czy inwestor faktycznie zapraszał mieszkańców czy przedstawicieli władz do Włoch celem zobaczenia obecnie funkcjonującej technologii, czy też spotkania się z mieszkańcami, którzy mieszkają w najbliższej okolicy tego typu zakładów, i czy doszło do tego wyjazdu? Z tego co wiem, inwestor wychodził z taką inicjatywą, rozmawiał z różnymi mieszkańcami, którzy składali jakieś swoje uwagi już w trakcie dotychczasowego procedowania tej inwestycji. Wiemy wszyscy, że również delegacja w osobie poprzedniego pana burmistrza była we Włoszech, oglądała ten zakład. Niestety pan burmistrz nie wyraził nam swojej opinii na temat tego zakładu, tłumacząc, że nie chce. Ja wówczas pytałem o to z perspektywy przewodniczącego rady, jaka jest jego opinia, jakie są jego wrażenia. Powiedział, że nie udzieli na to pytanie odpowiedzi, aby nie sugerować radnym jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie wiem, czy to było zasadne i prawidłowa odpowiedź, jednak no, nie uzyskaliśmy takiej wiążącej odpowiedzi, która w sposób jasny powiedziała, czy były tam jakieś uciążliwości odorowe czy innego typu. Dzisiaj możemy tylko gdybać, chociaż ja uważam, że nadal inwestor powinien zabiegać o to, aby tych ludzi, którzy mają ogromne wątpliwości, przekonać wszelkimi możliwymi sposobami. To jest jedyna dla niego droga, aby obalić to, co w jego mniemaniu jest nieprawdą, iż ta inwestycja jest uciążliwa. Czy do pana takie zaproszenie też dotarło w tamtym okresie? Do mnie osobiście? Tak. Nie dotarło. Pan burmistrz sygnalizował, że taki wyjazd jest organizowany. Otrzymałem informację, że do takiej wizyty doszło. Chociaż dzisiaj z perspektywy czasu oceniając, nie wiem, czy byłoby to do końca moralnie, etycznie uzasadnione, aby organ, który wydaje w ten sposób decyzję, no, korzysta z tego typu zaproszeń. Według mnie, jeżeli ma to na celu pokazanie radnym funkcjonowania tego typu zakładu, to myślę, że ma to sens. Tak, ale musiałoby się odbyć na zasadach takich, a nie innych, że to gmina finansuje i wysyła tą delegację, a nie inwestor. Nie może być tak, że inwestor no, w jakiś sposób uzależnia organ decyzyjny, który ma wydać decyzję w jego sprawie. Tutaj uważam, że powinniśmy być bardzo transparentni i kierować się szeroko rozumianą ostrożnością, aby takie podejrzenia nie zachodziły, że to inwestor sponsoruje wyjazd radnym do Włoch, aby zobaczyli tę inwestycję. Jeżeli taka byłaby decyzja rady, że ma ktoś jechać, zweryfikować, na jakich zasadach, finansowany przez gminę, na takim rozwiązaniem można się zastanowić. Ale na pewno żaden z radnych, ani burmistrz nie powinien, według mnie, na koszt inwestora takiego zaproszenia korzystać. Jeżeli chodzi o taki wyjazd do Włoch, jeżeli teraz by padło takie zaproszenie do pana burmistrza, już nie do przewodniczącego rady czy do radnego, do pana burmistrza, aby zapoznać się z tym, aby no, mógł się pan naprawdę namacalnie zobaczyć, jak taki zakład funkcjonuje. Czy skorzystałby pan z takiego zaproszenia? Albo tak jak pan mówi przed chwilą, pomyślałby nad tym, czy warto zorganizować ze strony urzędu taki wyjazd? Pewnie wolałbym, żeby w takim wyjeździe wzięły udział osoby, które są fachowcami w tej materii, które były w stanie weryfikować, jak sytuacja wygląda. Ja naprawdę nie czuję się na tyle kompetentny, aby w sposób jasny zweryfikować, czy zastana tam sytuacja byłaby odzwierciedleniem tego, co ma mieć miejsce w Pelpinie. Nie byłbym w stanie ocenić, czy ten zakład działa na pełnych obrotach, czy on funkcjonuje, jaki rodzaj przetwórstwa tam jest tam stosowany. Do tego już trzeba naprawdę wiedzy fachowej i jeżeli miałbyś dojść do takiej wizyty, na pewno wolałbym, żeby reprezentował gminę niezależny fachowiec, rzeczoznawca, który byłby w stanie określić, jaka jest rzeczywista sytuacja tam we Włoszech.
Czy była już wydana decyzja negatywna dla inwestycji, a inwestor wygrał wszystkie zarzuty w samorządowym kolegium odwoławczym? Była wydana decyzja negatywna, którą organ wydał 11 września 2018 roku o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowego przedsięwzięcia wobec niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor się odwołał od decyzji i samorządowe kolegium odwoławcze w Gdańsku uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Co niniejszym ja muszę jako następca uczynić, dlatego tą decyzję teraz weryfikujemy i procedujemy. Czy ta działka, o której mówimy, czyli tu blisko obwodnicy, na skrzyżowaniu obwodnicy Pelplina z ulicą Podgórną, jest przeznaczona pod tą konkretnie inwestycję, czy pod każdą inną produkcyjną? Tak jak już wspomniałem w kontekście innych pytań, ta działka nie jest przeznaczona pod konkretną inwestycję. Co więcej, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, która dokonała się w 2010 roku, dedykowana była całkowicie innymi zamiarami inwestora. Związane one były z rozbudową wówczas funkcjonującego zakładu. Jakie są dzisiaj zapatrywania, wszyscy wiemy. W planie zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie tego obszaru jako tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów z dopuszczalną działalnością usługową, również uciążliwą. Także więc możliwa jest zabudowa gospodarcza i garaże towarzyszące podstawowej funkcji. Dopuszczono w tym miejscu również lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych służących zabudowie. Takie są zapisy i one szeroko tak muszą być interpretowane, nie tylko do tej jednej konkretnej inwestycji, chociaż również ta konkretna inwestycja, o której teraz debatujemy, mieści się w ramach, które określa plan zagospodarowania przestrzennego funkcjonujący na tego obszaru. Czy pan burmistrz zapoznał się z przedstawioną na spotkaniu przez inwestora technologią, a przede wszystkim z wymienianymi na publicznych spotkaniach innowacyjnymi urządzeniami? Tu chodzi o termiczne dezodorujące dopalacze, płuczki chemiczne czy oczyszczalnie Digeflo. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. No właśnie, tutaj podejrzewam, że autor tego pytania musi być już mieć jakąś wiedzę dotyczącą technologii i tego typu rozwiązanie w przemyśle. Powiem tak, zapoznałem się z urządzeniami tworzącymi linię produkcyjną. Zakład według przedłużonej dokumentacji ma zostać wyposażony, i tutaj wymienię urządzenia, które zostały w dokumentacji wyszczególnione, w dwa bliźniacze oksydajzery, czyli urządzenia eliminujące uciążliwe zapachy i redukujące zanieczyszczenia gazowe powstałe w wyniku procesów technologicznych poprzez systemy termicznego spalania. Dwa skrobery, to jest płuczka chemiczna, urządzenia eliminujące uciążliwe zapachy i redukujące zanieczyszczenia gazowe powstałe w wyniku procesów technologicznych przy wykorzystaniu związków chemicznych, jak również oczyszczania ścieków działające w technologii beztlenowo-tlenowej, do której będą trafiać wszystkie strumienie ścieków. Te trzy elementy zostały wymienione w dokumentacji, z którą miałem okazję się zapoznać, jak również wszyscy mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, które miało miejsce w lutym minionego roku. Oczywiście mam nadzieję, że inwestor będzie starał się, aby tą technologię, te rozwiązania jeszcze bardziej przybliżyć naszym mieszkańcom, bo to jest jedyna droga do ewentualnego przekonania i uwiarygodnienia tej inwestycji wobec naszych mieszkańców. Czy pan burmistrz wie, co będzie produkowane w tym zakładzie i do czego będą przeznaczone te produkty? Z przedłużonych przez inwestora dokumentów wynika, że zakład będzie przetwarzał trzy rodzaje surowca. Są to trzy rodzaje surowca pobiegowego i będzie finalnym efektem tego będzie mączka mięsno-kostna i tłuszcze zwierzęce. Otrzymane produkty będą w głównej mierze wykorzystywane do produkcji karm dla zwierząt domowych. Czy pan burmistrz widział już jakieś pierwsze projekty wizualizacji i czy wygląda to tak strasznie, jak część społeczności to przedstawia? Znaczy ja widziałem pierwsze wizualizacje i projekty, tak jak też część mieszkańców i trudno mi oceniać, czy one wyglądają demonicznie, niebezpiecznie, bo dla jednego z mieszkańców niebezpiecznie, demonicznie może wyglądać stary garaż, a dla jednego może być wspaniałą budowlą wieżowiec, który ma 100 metrów wysokości. Ale oceniając racjonalnie,
sama bryła i konstrukcja, zarys inwestycji, który został przedstawiony na wizualizacji, nie wygląda w jakiś sposób odstraszający. Rozumiem, że nie ma tam planowanej zabudowy 20-metrowej, 30-metrowej w górę. Nie kojarzę, żeby takie elementy tam były. Oczywiście są te oksydajzery, elementy, które są lekko dominujące nad całą zabudową, ale nie jest to na pewno inwestycja, która tak by ingerowała w krajobraz, jak to miało mieć miejsce w przypadku planowanej elektrowni północ. Czy według burmistrza będzie to nowoczesna inwestycja? Trudno mi oceniać, czy to będzie nowoczesna, ale według dokumentacji, którą dostarczył nam inwestor i według zapewnień i uzasadnienia do dofinansowania, które inwestycja otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ma to być najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów. Trudno mi to weryfikować jako laikowi w tej branży. Takie są deklaracje fachowców, bo jak domniemam, to dofinansowanie, czyli kredytowanie z Narodowego Funduszu Środowiska zostało zaopiniowane przez fachowców. Trudno mi z tym polemizować. No właśnie, przejdźmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która dotowała również budowę oczyszczalni w Pelplinie. Niemniej teraz przy tej dotacji do tego planowanego zakładu, no wszyscy gdzieś sugerują, że będzie to zatruwało środowisko. Stąd rodzi się pytanie, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotuje inwestycje, które mają truć środowisko? Myślę, że założenia tak nie powinno być. Tak jak wskazuje sama nazwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska powinien wspierać inwestycje proekologiczne, które są bezpieczne dla środowiska. Z drugiej strony trudno dziwić się obawom mieszkańcom, że taka inwestycja może być ingerująca w ich dotychczasowy spokój, bezpieczeństwo, nie tylko zapachowe, ale również i krajobrazowe, i związane z ruchem kołowym. Są to zagrożenia realne, rzeczywiste. I tę obawę się nie dziwię, ale z drugiej strony takim pewnym gwarantem jest to dofinansowanie. Chciałbym, ażeby to dofinansowanie było naprawdę takim gwarantem, który daje nam 100% pewność. Ja sam mam również obawy i nie dziwię się mieszkańcom, że oni te obawy też mają, dlatego powinniśmy dyskutować, przedstawiać analizy fachowe, rzeczoznawców niezależnych, bo tylko w ten sposób ta decyzja może zostać uwiarygodniona. Czy firma może być zamknięta, jeżeli będzie oddziaływać negatywnie poza swój teren? Myślę, że tu chodzi o ten planowany zakład. Tak też się domyślam, także każda firma może być zamknięta, jeśli jej działalność powoduje naruszenie wymagań ochrony środowiska. W każdym momencie może być zamknięta. Na podstawie ustaleń z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska inspektor wojewódzki może wydać decyzję administracyjną o zamknięciu takiego zakładu, wstrzymanie działalności. Jeżeli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia lub bezpośrednie zagrożenie zniszczenia środowiska, to są dwa elementy, które muszą tej decyzji towarzyszyć. Co oznacza według pana burmistrza określenie wzmożony ruch samochodowy na obwodnicy? Na drodze wojewódzkiej, która była wybudowana w celu odciążenia ruchu drogowego w centrum miasta, oraz czy pan burmistrz ma wpływ na ilość samochodów korzystających z obwodnicy? Tutaj musiałby się wypowiedzieć fachowiec od ruchu kołowego i myślę, że wzmożony ruch jest trudny do zaopiniowania i do usystematyzowania, co to się kryje pod tym pojęciem. Jeżeli chodzi o ograniczenia ruchu na tym odcinku drogi, jak wiemy, jest to odcinek drogi wojewódzkiej i wszelkie ograniczenia może wprowadzić tylko zarządca tej drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. My możemy o to wnioskować, ale musi być to uzasadnione. Nie ukrywam, że ta inwestycja właśnie powstała po to, aby odciążyć ruch kołowy, który był związany z przemieszczaniem się poprzez miasto Pelplin. Dlatego powstała obwodnica, która ma służyć rozładowaniu tego ruchu kołowego, spowodowanie, że pojazdy o dużym tonażu nie wjeżdżają do miasta,
sami widzimy, że od wielu, wielu lat to ograniczenie obowiązuje i wjazd tych samochodów jest ograniczony. Nie wiem, w jaki sposób jeszcze moglibyśmy to ograniczać. Na dzisiaj nie mamy wprost narzędzi, żeby to czynić. I nie mamy również powodu, bo na dzisiaj nie mam sygnałów, ażeby ruch kołowy, który odbywa się na obwodnicy perpińskiej, stwarzał zagrożenie i był szczególnie uciążliwy. Ja tylko przypomnę, że pan burmistrz też już na początku naszej rozmowy wspomniał, czy przedstawił informacje, które inwestor przekazał o planowanym wykorzystaniu transportu. I tak tam jest. Też właśnie były podane informacje. Jakbyśmy mogli jeszcze raz powtórzyć. 45 pojazdów ciężarowych i 60 pojazdów osobowych na dobę. Takie są wyliczenia przedstawione przez inwestora. Nie wiem, czy to jest zmożony, czy nie zmożony. Oczywiście będzie ono pewnie większy, byłby większy niż dotychczas, no bo musimy założyć, że to byłoby 45 samochodów dodatkowych. No, chyba że inwestor zlokalizowałby tą inwestycję nawet w gminie sąsiedniej, a może to nie wiem, czy te samochody nadal by nie przejeżdżały przez gminę Perpiń, no, ale to myślę, że trudno dywagować. Fakty są takie, że w dokumentacji otoczonej przez inwestora zakłada się, że będzie to 45 samochodów ciężarowych na dobę i około 60 pojazdów osobowych na dobę. To jeszcze do tego wzmożonego ruchu pytanie uzupełniające. Dlaczego nie było tyle kontrowersji w przypadku budowy zakładu przetwórstwa opon w gminie Pelplin? Czy tej samej firmy transport nie jeździ przypadkiem przez główne ulice miasta Pelplin i nie przyczynia się właśnie do wzmożonego ruchu drogowego pomiędzy domami mieszkalnymi? Tutaj bym nie do końca zgodził się z założeniami tego pytania, bo ruch kołowy nie odbywa się przez centrum Pelplina. Fakt, że pojazdy wjeżdżają do Pelplina, ale najkrótszą możliwą drogą kierują się w kierunku Rożentala, gdzie usytuowany jest ten zakład, o którym teraz mowa. Nie przypomina się sobie, żeby były jakieś większe protesty z tym związane. Oczywiście ten ruch jest uciążliwy i mam sygnały, że mieszkańcy odczuwają jego uciążliwość, ale w momencie procedowania takiej inwestycji nie było jakichś większych protestów i nacisków, aby nie dopuścić do tego typu inwestycji. Oczywiście mamy świadomość, że ten zakład w jakimś sensie jest uciążliwy naszych mieszkańców, ale jest to uciążliwość, która jest akceptowalna i w ramach granicach rozsądku oddziaływania negatywnego na naszych mieszkańców. Myślę, że gdybyśmy mieli gwarancję, że oddziaływanie będzie podobne jak w tym przypadku tej inwestycji, ta inwestycja nie będzie zlokalizowana w tak bliskim sąsiedztwie od zabudowy, to myślę, że takich protestów ze strony mieszkańców by nie było.